Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie Józefie, kochani kapłani, drogie dzieci, czcigodni pielgrzymi, kiedy gromadzimy się dzisiaj w tym łagiewnickim wieczerniku, słyszymy w liturgii bardzo wymagające słowa Pana Jezusa. Słowa, które są nieraz powodem ostrych dyskusji, zgorszenia czy nawet buntu. Jeśli mnie ktoś uderzy w policzek, mam nadstawiać jeszcze drugi? Czy nie byłaby to naiwność? Tak się złożyło, że moje przygotowanie do kapłaństwa również zostało ubogacone 2-letnim pobytem w wojsku, noszeniem munduru żołnierza. I tak sobie dzisiaj myślę, kiedy przed 38 laty trzeba było przerwać rozpoczęte studia teologiczne, zostawić kolegów w seminarium, odnaleźć jednostkę wojskową w Brzegu koło Wrocławia. Może w sercu niejednego z nas rodził się bunt, poczucie krzywdy, bo przecież szanowano wszystkie wyższe uczelnie, a tylko studenci teologii byli szykanowani, traktowani po macoszemu. Przerywano im rozpoczęte studia. Tutaj bije źródło Bożej miłości, Bożego miłosierdzia. To tu, do tego miejsca, przybywają pielgrzymi z ponad 100 krajów świata. A Pan Jezus miłosierny w tym wizerunku obecnie jest na wszystkich kontynentach. I to w takich miejscach, gdzie jeszcze nie za bardzo dotarła cywilizacja, ale dotarli misjonarze. To wielka łaska być w szkole Jezusa Miłosiernego, po to, byśmy jeszcze byli bardziej miłosierni wobec naszych braci, jak było w tej modlitwie na zakończenie mszy. Bardzo wszystkim dziękuję za to spotkanie przy tym źródle. Dziękuję księdzu kustoszowi, księdzu Franciszkowi za jego homilię i przekonywujące świadectwo, że tylko miłosierdzie wydaje cudowne owoce. Nawet jeśli pozornie przegramy, zwycięża miłość, zwycięża pokój. A potwierdzeniem tego jest życie i posługa księdza Jerzego Popiełuszki, który też nosił mundur żołnierza Wojska Polskiego. Myślę, że z takim przekonaniem, abyśmy byli apostołami miłosierdzia, abyśmy mieli w sercu pokój i ten pokój nieśli aż na krańce świata. Z takim przekonaniem stąd wyjdziemy. I niech to błogosławieństwo nas umocni w pełnieniu tej niezwykłej misji stróżów pokoju i bezpieczeństwa, tych, którzy niosą miłość i miłosierdzie zmęczonym wojną, zmęczonym konfliktami. Dobrze, że tam jesteście. Myślę, że ksiądz
Tak jak całun aktualnie wygląda, jak sama nazwa turyński wskazuje, oryginał jest w Turynie. I tam całun jest przechowywany w katedrze, jest pokazywany co kilka lat, na kilka tygodni. Czemu tak rzadko? Bo jest lniany, len pod wpływem światła żółknie. Mimo tego, że mamy XXI wiek, wydawałoby się nie wiadomo jakie technologie, to niestety nie da się temu w żaden prosty sposób zapobiec. Jakby całun zżółkł całkiem, to ten wizerunek, który jest niewiele ciemniejszy od tła, już by zupełnie stał się prawie nierozpoznawalny. Kiedy popatrzymy na płótno, tam gdzie widać na nim wizerunek przez mikroskop elektronowy, to okazuje się, że ani na nitkach, ani między nimi nie ma na całunie śladu po czymkolwiek. To znaczy tak, nie ma oczywiście tam, tak jak wspomniałem, żadnego oleju, żadnych wydzielin z ciała, żadnych barwników mineralnych, organicznych, nie widać też śladów przypalania, przytapiania bądź przycierania materiału. To skąd to się wzięło? Dziś naukowcy mówią, że prawdopodobnie nie jest to efektem czegoś, co naniesiono na materiał, tylko reakcji chemicznej, która zaszła w samych nitkach, z których całun jest zrobiony. To wtedy padły niezwykle
zachęty do modlitwy. A jeśli do czego pragnę was zachęcić i zapalić, to abyście nie przestawali nawiedzać tego sanktuarium. Więcej jeszcze, chcę wam powiedzieć wszystkim, a zwłaszcza młodym, bo dziwna rzecz, młodzi szczególnie sobie upodobali to miejsce. Nie ustawajcie w modlitwie. Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać, powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. Nie samym chlebem żyje człowiek i nie samą doczesnością. I nie tylko poprzez zaspokajanie doczesnych, materialnych potrzeb, ambicji, pożądań. Człowiek jest człowiekiem. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jeśli mamy żyć tym Słowem, Słowem Bożym, trzeba nieustannie trwać na modlitwie. Bracia i siostry, drodzy kapłani, papieskie wezwanie do modlitwy było jednym z najważniejszych tematów kolejnych pielgrzymek do ojczyzny. A chyba wszyscy zapamiętaliśmy postawę papieża na modlitwie podczas ostatniej pielgrzymki w katedrze na Wawelu i jego modlitwę w Kalwarii. Przedziwna, jedyna w swym rodzaju transmisja telewizyjna, gdzie nic się nie zmieniało, obraz się nie zmienia. Cisza, papież skupiony, papież, który się modli. Kalwaria była dla Karola Wojtyły jako biskupa krakowskiego miejscem szczególnym. Najczęściej przybywał tutaj sam, tak żeby nikt nie widział, nawet musztosz klasztoru. Wyznał. Kalwaria ma to do siebie, że można łatwo się ukryć, więc przychodziłem sam i wędrowałem po dróżkach Pana Jezusa i Jego Matki. Rozpamiętywałem ich najświętsze tajemnice. To jest zupełnie przeciwna rzecz, te dróżki. A oprócz tego polecamy Panu Jezusowi przez Marię sprawy szczególnie trudne i sprawy szczególnie odpowiedzialne w całym moim posługiwaniu biskupiem, potem kardynalskim. Wiedziałem, że coraz częściej muszę tu przychodzić, bo po pierwsze spraw takich było coraz więcej, a po drugie dziwna rzecz. One się zwykle rozwiązywały po takim moim nawiedzeniu na dróżkę. Mogę wam dzisiaj powiedzieć, moi drodzy, że prawie żadna z tych spraw, które czasem niepokoją serce biskupa, a w każdym razie pobudzają jego poczucie odpowiedzialności, nie dojrzała inaczej jak tutaj, przez domodlenie jej w obliczu wielkiej tajemnicy wiary, jaką Kalwaria kryje w sobie. Drodzy księża, byliśmy w kaplicy prywatnej Karola Wojtyły na Franciszkańskiej. Słuchaliśmy tego świadectwa, jak on tam się modlił. Ja powiem, krzyżem nie leży, ale nieraz do godziny pierwszej, drugiej siedziałem w kaplicy, a bardzo wiele razy od czwartej rano, mając różne sprawy do rozwiązania, trudne i zawsze ilekroć mogę, to modlę się przez stawiennictwo świętego Józefa, niezwykłego patrona. Jak nie mam wyjazdu, nie mam posłów poza Warszawą, tylko na miejscu, to nieraz dwa i trzy razy w tygodniu odprawiam przewotywną, prosząc za was, za nasz Kościół, za ludzi nam powierzonych, przez jego stawiennictwo. Nie wyobrażam sobie mojej posługi bez tej kaplicy, bez tej modlitwy. Jan Nowak-Jeziorański,
wywarło na mnie tak wielkiego wrażenia, jak ten modlący się papież z Polski. To przepiękne świadectwo. Ale to jest zarazem jakiś niesamowity impuls. Tu w ciągu Twoich dwóch dni, drodzy księża, do każdego z nas, ale także do wszystkich tu zgromadzonych. To jest impuls, by zadać sobie pytanie o moją modlitwę. To jest okazja do rachunku sumienia. Czy odmawiam codziennie brewiarz, liturgiczną modlitwę Kościoła, do której się zobowiązałem publicznie w czasie święcy? Czy codziennie odprawiam mszę świętą, niezależnie od tego, czy mam intencję, czy nie? To jest ważne pytanie. I dlatego ja tak piąty rok walczę o to, że każdy kapelan musi mieć ołtarz. I do tego zmierzam, żeby nie było takiej sytuacji, że ksiądz musi szukać ołtarza. Bo gdzie on ma zaprosić ludzi? Gdzie ich ma gromadzić, jeśli nie przy ołtarzu? W klubie? W jakimś innym miejscu? Moja modlitwa prywatna, różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia. Nasza wiara w moc modlitwy i uczenie modlitwy tych, których mi Pan powierzył. Moi drodzy, modlitwa sprawia, że zupełnie inaczej patrzymy na świat, że inaczej ustawiamy w hierarchię wartości. W odczytanym fragmencie z Ewangelii Świętego Mateusza Jezus przekonuje nas, abyśmy miłowali nieprzyjaciół i uzasadnia w ten sposób, a to można tylko odkryć na klęczkę. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czyną? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Bracie, których wstąpił i można by tu dodawać, czyż i poganie tego nie czyni? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest was, wasz Ojciec. Podczas modlitwy człowiek wierzący uczy się spojrzenia na swoje życie przez pryzmat powołania. Bóg mnie posyła. Mam zadania do spełnienia i chcę podać tylko taki jeden szczegół. Bardzo jestem wdzięczny księdzu Tomaszowi, który jest złodziejcą, ale równocześnie na poligonie w Olesznie, gdzie z ofiar wiernych odremontował mieszkanie po to, żeby księża przyjeżdżający na poligon odprawiać muszę dla żołnierzy, posłużyć im, być z nimi. Do niego zadzwonili. Dostaną klucze, będą mogli się zatrzymać, jest kościół. To jest właśnie myślenie ewangeliczne. Ołtarz, a przy ołtarzu kapła. Poza tym na modlitwie człowiek wierzący odkrywa, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Powiesz Panu swą drogę, zaufaj mu, a On sam będzie działał. Tego nas uczy siostra Faustyna, mówiąc: Jezu, ufam Tobie. Ale tego nas uczy również drugi apostoł miłosierdzia. Tu z tego wzgórza Jan Paweł II. Dlatego w czasie tej mszy świętej prośmy o tą formację duchową, o to, byśmy byli mężami modlitwy i byśmy innych prowadzili do modlitwy. Bo w tej materii powinniśmy być specjalistami.
doświadczenie spotkania z Bogiem, żeby o tym doświadczeniu powiedzieć. I więc my emanujemy tym, co w sobie nosimy. Tak jak to pięknie zauważył Jeziorański. Najpiękniejsze kazanie. Tyle mi nie dało.